Cześć, witajcie na kanale. W dzisiejszym odcinku przygotowaliśmy dla Was 22 kultowe, a w niektórych przypadkach po prostu znane postacie i aktorów, którzy wcielili się w ich rolę. Serdecznie zapraszamy. Dajcie znać w komentarzu, która z tych postaci budzi u Was największy entuzjazm, a jeśli chodzi o aktorów, kto według Was najlepiej odwzorował postać i najbardziej przypadł Wam do gustu, a kto najmniej. A więc zaczynamy. Bo we mnie jest seks. Film z 2021 roku opowiadający o życiu Kaliny Jędrusik, która jest nie tylko szczęśliwą żoną. Ma również romans z młodszym piosenkarzem. Jej odważny styl bycia oburza wiele osób, aż w końcu doprowadza do zakazu występów telewizyjnych. Kobiecie ze swoim atrakcyjnym wyglądem niełatwo jest zachować niezależność, mając tylu adoratorów. W rolę Kaliny Jędrusik wcieliła się Maria Dębska, Smoleńsk, nagrany w 2010 roku. Film opowiadający o młodej dziennikarce, która próbuje dowiedzieć się, jaka była przyczyna katastrofy, w której zginęło 95 najważniejszych osób w państwie. Między innymi Lech Kaczyński z żoną. W rolę Lecha Kaczyńskiego wcielił się Lech Łotocki, a jego żony Marii Kaczyńskiej Ewa Dałkowska. Gierek z 2022 roku. Opowieść o człowieku, który do dziś budzi skrajne emocje. I choć jego nazwisko zna każdy, to nie wszyscy znają jego historię. W rolę Edwarda Gierka wcielił się Michał Koterski, co odbiło się dużym echem w mediach. Zobaczymy tam również Małgorzatę Kożuchowską czy Jana Frycza. Nadżycie, film z 2012 roku. Poświęcony jest życiu siatkarki Agaty Mróz. Kobieta odnosi coraz większe międzynarodowe sukcesy. Układaje się również w życiu prywatnym. Wszystko zmienia się w momencie telefonu i informacji o chorobie kobiety, która rozpoczyna walkę nie tylko o swoje życie. W rolę Agaty Mróz wcieliła się Olga Bołądź. Bokser z 2012 roku. Film, który opowiada o życiu i karierze boksera i kickboksera Przemysława Salety. Sportowiec jest mocno nastawiony na rozwój swojej kariery, co odbija się na jego rodzinie. W momencie, kiedy jego kariera nabiera tempa, dowiaduje się o chorobie córki i staje przed wyborem. Ojcostwo lub właśnie kariera. W rolę Przemysława Salety wcielił się Szymon Bobrowski. Osiecka. Serial z 2020 roku. Jak sugeruje tytuł, serial przedstawia życie Agnieszki Osieckiej. Tłem tej biograficznej opowieści są artystyczne, obyczajowe oraz polityczne realia tamtych czasów. To opowieść o spektakularnych sukcesach i porażkach Osieckiej, zarówno w walce z cenzurą, jak i wynikające z trudnych życiowych wyborów. W rolę Agnieszki Osieckiej wcieliła się Magdalena Popławska. W krótką rolę Maryli Rodowicz w tym serialu wcieliła się z kolei Karolina Piechota. Skazany na bluesa z 2005 roku. Przedstawia historię kultowego i niezapomnianego wokalisty Ryszarda Ridla. Film pokazuje z jednej strony dzieciństwo na Śląsku i relacje rodzinne artysty, a z drugiej jego karierę i próby wyjścia z nałogu. W rolę Ryszarda Ridla wcielił się Tomasz Kot. Wałęsa. Człowiek z nadziei. Z 2013 roku. Lecha Wałęsy chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Andrzej Wajda wdziera się w prywatność, nawet intymność związkowego przywódcy i próbuje uchwycić fenomen przemiany prostego, skupionego na codzienności robotnika w charyzmatycznego przywódcę. Dynamiczna opowieść o PRL-owskiej codzienności powinna pomóc zrozumieć wagę tamtych przemian. W rolę Lecha Wałęsy wcielił się Robert Więckiewicz. Johnny. Film z 2022 roku. Historia księdza Jana Kaczkowskiego, ale i Patryka Galewskiego, o którego przyszłość ksiądz toczył walkę. Film pokazuje życie i dorobek księdza, który otworzył hospicjum pomimo zakazu kościoła, a z drugiej walkę o powrót do życia zagubionej osoby. W rolę księdza Kaczkowskiego wcielił się Dawid Ogrodnik. Mistrz, który swoją premierę miał w 2020 roku. Historia mistrza Warszawy w boksie Tadeusza Pietrzykowskiego, który w 1940 roku trafił do obozu w Auschwitz. Tam musiał zmierzyć się nie tylko z wykańczającą pracą, ale też z przeciwnikami na ringu bokserskim w walkach organizowanych przez Niemców. Po ponad 40 stoczonych walkach w obozie staje się symbolem nadziei na zwycięstwo.
W rolę tytułowego mistrza wcielił się Piotr Głowacki. Bogowie. Film z 2014 roku. Brawurowa biografia Zbigniewa Religi. Kardiochirurga, który w 1985 roku jako pierwszy w Polsce przeprowadził udaną operację przeszczepienia mięśnia sercowego. Pokazuje trudności, jakie musiał przejść mężczyzna, aby móc zapisać się w historii. W rolę Zbigniewa Religi wcielił się Tomasz Kot. Raport Pileckiego z 2023 roku. Historia bohatera II wojny światowej, rotmistrza Pileckiego, który z własnej woli dał zamknąć się w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Po 947 dniach niewoli uciekł z obozu, a następnie opisał potworności, jakich był świadkiem. Walczył również w Powstaniu Warszawskim, a następnie we Włoszech. Przeżył wojnę po to, aby w komunistycznej Polsce zostać skazanym na śmierć. Człowiek, którego zdecydowanie każdy powinien znać. W rolę Witolda Pileckiego wcielił się Przemysław Wyszyński. Popiełuszko. Wolność jest w nas. Film z 2009 roku. Przedstawia on życie księdza Jerzego. Od lat dzieciństwa na polskiej prowincji, poprzez okres kształtowania się jego powołania w wojsku, a następnie proces rodzenia się jego legendy w czasie ciężkiej próby stanu wojennego. Losy księdza nierozłącznie zbiegają się z historycznymi wydarzeniami lat 70. i 80. W rolę księdza Jerzego Popiełuszki wcielił się Adam Woronowicz, Karol, człowiek, który został papieżem. Film z 2006 roku. Przedstawia losy Karola Wojtyły. Nagrany został w dwóch częściach, zanim i po zostaniu przez niego papieżem. Przedstawia on wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia papieża Jana Pawła II, który dla milionów Polaków był postacią niezwykle ważną. Film był przez Polskę współprodukowany. Odbił się szerokim echem również za granicą naszego kraju, a główną rolę zagrał Piotr Adamczyk. Mój Nikifor z 2004 roku. Przedstawia historię 8 ostatnich lat życia Nikifora, wybitnego malarza. Mężczyzna przez większość życia był pogardzany i wyśmiewany. Ludzie albo się go bali, albo się z niego śmiali. W końcu jego talent został odkryty, a jego prace wylądowały na warszawskiej Zachęcie. Tytułową rolę wcieliła się Krystyna Feldman, dzięki czemu film zyskał jeszcze większy rozgłos. Najlepszy z 2017 roku. Film oparty na życiu Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata w triatlonowych mistrzostwach świata. Zdobył tytuł mistrza na dystansie Double Ironman. Wcześniej stoczył jeszcze trudniejszą walkę, wychodząc z narkotykowego nałogu. W jego rolę wcielił się Jakub Gierszał. Mój biegun, film z 2013 roku. Historia Jana Meli, najmłodszego zdobywcy dwóch biegunów, a zarazem pierwszej niepełnosprawnej osoby, która dokonała takiego wyczynu. Film pokazuje też wydarzenia wcześniejsze z życia rodziny Melów, m.in. śmierć ich syna i wypadek Jasia. W rolę Jana Meli wcielił się Maciej Musiał. Jesteś Bogiem. Film z 2012 roku. Historia Paktofoniki. Grupy, która zapisała się w annałach historii polskiej muzyki. Film pokazuje założenie i rozwój grupy, ale też cenę, jaką musiało zapłacić trzech założycieli. Historia w stylu Droga na szczyt i Brutalny upadek. W rolę magika wcielił się Marcin Kowalczyk. Ostatnia rodzina z 2016 roku. Historia skomplikowanych relacji między członkami rodziny Beksińskich, malarzem Zdzisławem, jego żoną Zofią i synem Tomaszem. W rolę Zdzisława Beksińskiego wcielił się Andrzej Seweryn. Ikar, czyli legenda Mietka Kosza z 2019 roku. Film opowiada historię człowieka, który wbrew przeciwnościom zostaje wirtuozem fortepianu. Chcą z nim nagrywać najlepsi na świecie, jednak on nie potrafi odnaleźć w tym szczęścia. Sukcesom towarzyszy samotność, objawiająca się na różne sposoby. W rolę Mieczysława Kosza wcielił się Dawid Ogrodnik. Bodo, serial z 2016 roku. Jest to serial o gwieździe przedwojennej Polski, Eugeniuszu Bodo. Dzięki rozgłosowi i sławie jako aktor wkrótce stał się właścicielem własnej wytwórni filmowej. Po wojnie zostaje aresztowany przez NKWD, w wyniku czego nie udaje mu się wyemigrować do Ameryki. Tytułową rolę wcielił się Tomasz Szuchart. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że był on dla Was ciekawy. I pamiętajcie o tym, aby dać znać w komentarzu,
która z tych postaci budzi u Was największy entuzjazm, a także który aktor według Was sprawdził się najlepiej, a który najgorzej w danej roli. Do następnego razu. Cześć! Zapraszam Was też na odcinek przypominający 20 kultowych postaci PRL i to, jak wyglądają obecnie.